chcecie lekarzowi zadać kilka pytań, to moja sugestia jest taka, żeby sobie te pytania wcześniej przygotować i zapytać jeszcze, czy one są jasne poprzez rozmowę z kimś, jakąś drugą osobą, która Wam odpowie, czy to pytanie jest dla niej jasne, czy potrafi na nie odpowiedzieć. Są dwa rodzaje pytań. Są pytania zamknięte i pytania otwarte. W momencie, jeżeli zadacie pytanie zamknięte, które często zaczyna się od słowa czy, będziecie zwykle otrzymywać odpowiedź tak bądź nie. Więc jeżeli chcecie, żeby dostać, chcecie jasną odpowiedź, czy coś robić albo czy czegoś nie robić, zadajcie pytanie zamknięte. Jeżeli jednak potrzebujecie większej ilości informacji, zadajcie pytanie otwarte, które może zaczynać od słowa co, jakie, w jaki sposób. Jednocześnie zachęcam Was do tego, żebyście mówili, po co Wam jest odpowiedź na to pytanie potrzebna, żebyście ją mieli większą szansę otrzymać. I mówiąc o tym, na ile to jest dla Was ważne i do czego Wam to może posłużyć. Zadawanie pytań myślę, że jest bardzo istotne w komunikacji z lekarzem i warto sobie do tego dawać prawo i nie wychodzić za drzwi gabinetu z takim poczuciem niedosytu i frustracji, że o coś nie spytałam, a coś byłoby dla mnie, coś mi jest do szczęścia i do życia bardzo potrzebne. Lekarz na pewno z przyjemnością udzieli takich informacji, że też będzie wiedział kiedy i jeżeli się na to umówisz, bo możesz spytać, czy to jest właściwy moment, czy teraz możemy o tym porozmawiać, a jeśli nie teraz, to panie doktorze, to kiedy możemy, bo jednak jest to dla mnie bardzo ważne, więc dbajcie o to, ponieważ też to nie jest tak, że lekarz sam z siebie będzie wszystkich informacji udzielać, bo zwykle też z tym czasem bywa różnie. Więc to jest Wasza odpowiedzialność i Wasze prawo. I myślę, że jedynymi osobami, które mogą o tę realizację prawa tak naprawdę zadbać, to Wy sami. Tak? Czyli dajcie sobie prawo do pytania, umawiajcie się z lekarzem, że chcecie zadać kilka pytań, czy to jest ten moment, jeżeli nie ten moment, to kiedy. Spytajcie wcześniej, sprawdźcie na znajomych, czy te pytania są dla nich jasne i zadawajcie te pytania.